Noce chłodne w tych rejonach, około, nie wiem, 8-10 stopni. Zazieleniło się, im bliżej kanionu, tym zrobił się las iglasty. Z pustyni przeszliśmy już w klimat taki leśny. I Amerykanie mają wielkie samochody, wielkie miasta, wielkie wieżowce, wielkie posiłki. Wszystko jest wielkie, ale mają coś wielkiego na skalę całej naszej planety. A jest to wielki kanion, który powstał jakieś 5-6 milionów lat temu. I właśnie na niego idziemy. I pamiętajcie, że tak jak odkrywkę Bełchatów, taki wielki kanion, takie wszystkie tego typu miejsca, kamera w żaden sposób nie odda ogromu tego, co tam. Mam nadzieję, zaraz zobaczymy. Cóż mogę rzec, robi wrażenie. Fani geologii mogą też podziwiać tworzenie się tego kanionu przez te miliony lat, poprzez te warstwy. Wielki kanion można oglądać z dwóch stron. Z południa, gdzie jesteśmy, to jest bardziej popularna strona, oraz z północy, bardziej dzika. No i żeby tam dojechać, trzeba jechać kilkaset kilometrów. A dojeżdżając do południowej strony, tu gdzie jesteśmy, mamy teraz dwie opcje. Albo w lewo, już tylko autobusami, który jeździ po 9 punktach, albo na wschód, gdzie można jechać autem i również jest kilka punktów. My wybieramy wschodnią ścianę, żeby po prostu... Wybieramy po prostu wschodnią ścianę. No cóż, robi wrażenie, rzeczywiście jest ogromny. I co najlepsze, wystarczy przejść 5-10 metrów w bok i już wydaje się, że patrzymy na coś innego. Tak tu się to wszystko zmienia. Nie ma jakiegoś wielkiego tłoku jak na razie. Pomału przemieszczamy się na wschód. No, widoki już raczej... Pierwsze wrażenie wydaje mi się, że jest takie, wiecie, najważniejsze, wow. Teraz już no nie ma efektu zaskoczenia, krajobrazy będą zbliżone, podobne, ale jest to coś wyjątkowego na pewno. Czasami można dostrzec rzekę w oddali kanionu, na przykład tutaj, brązowa jak widać. Jest to rzeka Colorado, w której wczoraj się kąpałem i woda była naprawdę źródlana, a kąpałem się w dole rzeki. Oczywiście przemieszczamy się autem po punktach widokowych, mamy ich na liście 6, to już jest czwarty, Lipan Point. Da się również nawet stąd iść szlakiem w dół do rzeki, to jest ponad 1500 metrów w dół i no, trzeba liczyć ze 3-4 godziny drogi w jedną stronę. Wielki kanion, 446 km długości, 1600 metrów głębokości. Jego szerokość waha się od 800 metrów do nawet 29 km. Jak wspominałem, powstał 5-6 milionów lat temu. Nad kanionem często również krążą kondory kalifornijskie, które były zagrożone wyginięciem. Tutaj znalazły swój dom, swój azyl. Wyróżniają się tym, że mają najdłuższe skrzydła z ptaków żyjących w Ameryce. Potrafią przez godzinę szybować bez żadnego ruchu skrzydłem. No cóż, zmieniamy co chwilę miejsce i cały czas jesteśmy zachwyceni, choć ja zdaję sobie sprawę, że
na kamerze to nie wygląda tak super i wszystkie te ujęcia będą podobne na tym telewizorze czy smartfonie. Dodam jeszcze, że wśród tych wszystkich skał, skamielin odnaleziono tu również wiele szczątków dinozaurów. Na Wajo Point, na którym właśnie jesteśmy, to najwyżej położony punkt po południowej stronie kanionu. Nie wytrzymały tego ciśnienia i w końcu pękły. Dotarliśmy do ostatniego punktu, jest to wieża Desert Viewpoint, której historia sięga 1900 roku. W środku jest obecnie muzeum, wystawami o Indianach oraz przede wszystkim jest taras widokowy. Oczywiście wieża płatna i mega zatłoczona, ale my mamy inny plan, chcemy zejść troszkę niżej, gdzie będziemy sami i zrobić sobie mały piknik na drugie śniadanie, nasze ostatnie chwile z kanionem, z wielkim kanionem. Szukamy miejsca z dala od ludzi. Nad przepaścią. Fajnie by się siedziało tutaj gdzieś, o tutaj, nóżki tam, z takim widokiem. Lunch to na pewno coś wyjątkowego. Mamy troszeczkę gorszy widok, ale i tak nie jest źle. Kasia, brzuch mnie przez ciebie boli. Lęki. Tyle chcę ci powiedzieć i moja nerwica się... Ale czy z Kasia mamy stąd? No też ładnie, nie? A co dziś na przekąskę, powiecie? Bajgiel z serem, jakiś kraker z salami, może trochę pizzy i to wszystko będzie zapite nowym napojem Sunkist. A całkiem ciekawy smak. Lemoniada, owoce leśne. Dwie godziny później, po Wielkim Kanionie, meldujemy się przy Horses Shoe Bend, czyli zakole na rzece Colorado na północy Arizony. Co ciekawe, już wjechaliśmy w inną strefę czasową, godzina do przodu, z 14.20 zrobiła się 15.20. Tłumy ludzi, jest tu parking płatny $10 i nie ma innej opcji, żeby tu za bardzo podjechać, stanąć. Rzeka Colorado ma aż 2330 km. Jest niesamowitą rzeką, wyrzeźbiła mnóstwo cudów natury, właśnie między innymi Wielki Kanion, czy to, na co teraz idziemy. To zakole na rzece, na której idziemy, znajduje się w kanionie Glen, który ma 270 km długości. Jest również malowniczy i bardzo się cieszę, że wczoraj mi się udało wykąpać w tej cudownej, długiej, głębokiej rzece Colorado. Cóż wam mogę powiedzieć? Jest wysoko. Kasia zawału dostanie, jak to zobaczy. Wracamy. Bardzo piękne miejsce, naprawdę. Trzeba tu zajechać, jak jest się w okolicy. Warto zajechać, jak jest się w okolicy. Choć zatłoczone, niestety. I tak tu patrzałem i się zastanawiałem, jak wyglądały podróże kiedyś, gdy nie było telefonów, aparatów. Bo większość ludzi to tylko przychodzi zrobić foto i idzie dalej. Chyba widziałem jedną poza sobą, osobę, która rzeczywiście podziwiała widok. I tak właśnie wyglądają toalety w parkach narodowych i w takich miejscach, gdzie nie ma kanalizacji. Zawsze jest deska, jest sama dziura, zawsze jest papier toaletowy. Zawsze. Była natura, czas na industrial, a mianowicie zapora w kanionie Glen. Ma 220 metrów wysokości, 480 metrów szerokości, z betonu.
i dzięki elektrowni wodnej na rzece Colorado powstało sztuczne jezioro Powell, które długo było w USA największym sztucznym jeziorem, obecnie już chyba nie jest. I prąd produkowany tutaj z tej elektrowni wodnej zasila kilka okolicznych stanów. Przy zaporze jest również stalowy most nad rzeką Colorado, który ma 213 metrów wysokości. Jego budowę ukończono w 1959 roku i wtedy był największym mostem, najwyższym w USA. Obecnie już nie. Postój na siku, swoją drogą pierwszy raz w Toitoju i okazuje się, że jest tu jakiś szlak w Utah na Toadstool Hodos. No to się już przejdziemy, te 500 metrów czy ile. Takie kolorki przekładańcy mi przypominają jakieś ciasto. Musi być ciekawie, jak popada i tu woda wszędzie spływa z tych skał, z tego pijachu. A my zbliżamy się, to jest jednak około kilometra szlaczek. Chyba wyjdzie na jakieś tam skały. Nic ciekawego, ale żeby rozruszać jeszcze kości, skoro mamy dobry czas. Jak widzicie, w Ameryce, przynajmniej w tych Stanach wschodnio-południowych, jakaś atrakcja jest praktycznie na każdym kroku, wystarczy się zatrzymać autem. Dotarliśmy do celu naszej wędrówki. No nie jest to jakieś mega okazałe, dlatego specjalnie byśmy tu nie przyjeżdżali, ale los tak chciał, że i tak stanęliśmy na siku, więc mała przebieżka, kilometr w tą, kilometr z powrotem, dobrze nam zrobi. Jedziemy już prosto do hotelu, jak tylko wrócimy, a ten szlak, muszę przyznać, że fajny dla dzieci, dla Kasi. Nie jest za wysoko, taki kanionek, małe jakieś odchodzące od nóżki, dzieciaki, żeby sobie gdzieś tu pohasać, poskakać, jak najbardziej. No i fajny marmurek, niczym ciasto, aż zgłodniałem. Ostatnia nocka na zachodnim wybrzeżu w motelu w miejscowości Kanab. Dość niespotykany motel, ale jest. Zależało nam przede wszystkim na mikrofali. Umywaleczka, łazieneczka, dwa łóżka. Pan dwa razy pytał, czy palimy. I jest basen. Idziemy na basen, Kasia, nie? Ostatni basen. Tylko raz się nie kąpałem po tym przypale po Meksyku. Tak to co dzień gdzieś się kąpałem. Red Rock Country Inn. Piękny basen, głębokość 6 stóp. Właśnie, Kasia, dawaj nura, dawaj. Ponieważ mamy jeszcze 12 małych piw i ostatni dzień, przyszliśmy do knajpy, nie chcemy nic pić, bo tylko żremy i idziemy na piwsko. Ale tu, to jest coś piękne w Ameryce. Zawsze dają ci wodę. Fakt, że to jest chyba kranówka, ale zawsze ci dają za darmo, jak nie chcesz nic do picia, taki wielki kuban wody. Gdzie jesteś, Europo? Co się z tobą stało? I wszędzie są kibla. Gdzie zginęły dziecięce marzenia? I darmowe. No. Tu rzeczywiście troszkę widać taki postęp. Postęp? Nie wiem, jak to ująć. Bardziej cywilny, bardziej ludzko, tak. Bo to są dwie podstawowe rzeczy, że człowiek musi pić i człowiek musi sikać, srać. Więc te rzeczy powinny być za darmo. Kubańska kanapka z wołowiną. Jakiś dziwny ryż. Włączamy sobie za chwilę film, jest już 21 czasu lokalnego, czyli 20 czasu wczorajszego. Jutro będzie ciekawie, choć ostatni nasz dzień na zachodzie. Jedliśmy w kubańskiej knajpie, 31 coś, dałem 35. No spoko, żarcie, ale bez jakiegoś wow.
No i dzisiejszy dzień się w sumie okazał dość luźny. Woda w basenie zimna, ale to dlatego, że w nocy w tych rejonach jest około 80 stopni już teraz we wrześniu. W dzień jest gorąco, owszem, ale w nocy nie jest gorąco, już nawet teraz o 21 jest chłodno. Więc żegnam się z wami. Do jutra!